Serwus, dziś przepis na dynię. Witaj na kanale Krychu Gotuje. Do tego przepisu potrzebować będziesz dynię Hokkaido oraz składniki. 200 g makaronu, 100 g suszonych grzybów, kozak, krawiec, podgrzybek, 500 g mielonej łopatki wieprzowej, 400 ml bulionu, 1 łyżeczka pasty paprykowej, 2 cebule, 1 łyżeczka masła, 3 łyżki oliwy z oliwek, 1 łyżka grana padano, sól, pieprz, tymianek, natka pietruszki, liście i kwiaty nasturcji do dekoracji. Od bulionu zaczniemy dzisiejszy przepis. Bulion wykorzystamy do przygotowania tego dania oraz jako podstawę do pysznej zupy grzybowej z suszonych grzybów. Włoszczyznę i przyprawy zalewam 1 litrem wody. W tym czasie przygotowuję pulpety wieprzowe, które posłużą jako dodatek do dzisiejszego dania. Zmieloną łopatkę wieprzową doprawiam pastą paprykową pikantną, około 1 łyżeczki. Jeśli jej nie masz, możesz wykorzystać inny ostry sos lub chili w proszku albo ostrą paprykę. Mięso, sole i pieprze oraz dodaję 1 łyżkę suszonego tymianku. Dokładnie wyrabiam i formuję 1-centymetrowe pulpeciki, które wrzucam do gotującego się bulionu. Do bulionu dodaję 1 łyżeczkę soli. Pulpety gotuję przez około 10 minut. Pod koniec tego przepisu pulpety trafią do dyni i grzybów. Teraz czas, by zająć się grzybami. Grzyby suszone dzień wcześniej zalewam wodą. Przygotowałem 200 g suszonych grzybów. Część wykorzystałem do tego przepisu, a drugą część do zupy grzybowej. Namoczone grzyby wyciągam z wody i ponownie zalewam świeżą. Chodzi o to, by nie było na nich piasku. Chociaż grzyby, które wykorzystałem, samodzielnie zbierałem i suszyłem, to i tak dobrze tak postąpi. Grzyby gotuję z dodatkiem soli i cebuli przez 30 minut. Po wstawieniu grzybów pulpety powinny być ugotowane. Wyciągam je łyżką cedzakową. Warto sprawdzić, czy w środku nie są surowe. U mnie nie były, a gotowały się równe 10 minut. W ten sposób mamy już przygotowany bulion, który wykorzystamy do tego przepisu. Z tego co zostanie, przygotuję zupę grzybową. Grzyby gotuję przez 30 minut. W tym czasie przygotowałem cebulę oraz dynię. Dwie cebule kroję w drobną kostkę. Dynię, mimo że jest to odmiana Hokkaido, obieram ze skóry, kroję na pół i wydrążam gniazda nasienne. Dynię kroję w kostkę około 2 cm. Nie zważam na to, by kawałki były idealnie równe, ale staram się, by miały podobną wielkość. Wodę z gotowania grzybów dodaję do bulionu, który cały czas gotuje się na drugim palniku. Na maśle i oliwie smażę drobno pokrojone w kostkę dwie cebule. Doprawiam tymiankiem i pieprzem, dodaję grzyby, wszystko smażę przez około 5 minut. Dynię kroję w drobne kawałki i dodaję do podsmażonych grzybów. Smażę przez około 5 minut, po czym dodaję 400 ml bulionu. Przykrywam i duszę na wolnym ogniu przez 30 minut, tak by dynia była miękka. W tym czasie przygotowuję makaron. Makaron typu grube nitki, u mnie był to makaron szlachecki, gotuję przez 8-10 minut, tak by był al dente. Gdy dynia jest miękka, dodaję makaron, śmietanę 200 ml oraz pulpety. Wszystko grzeję przez około 2-3 minuty. Na koniec dodaję świeżo posiekaną natkę pietruszki, mieszam i gotowe. No to próbujemy. Dziękuję za oglądanie filmu. Życzę smacznego do następnego gotowania.